jak pięknie pachnie cytryna. Wiecie, czym pachnie cytryna? Cytryną. Chciałbym wam powiedzieć, że zdarza się czasami, że mam dostęp do pomarańczy. Wiecie, czym pachnie pomarańcz? Pomarańczą. Ona pachnie pomarańczowo i ma kolor pomarańczowy. Czemu ja tu o pomarańczy? Dlatego o pomarańczy, że to nie jest na temat. Nie do końca. Ale to jest takie skojarzenie. Jechałem autostradą i dostrzegłem przy drodze reklamę, baner, na którym było napisane ogłoszenie, informacja, zachęta dla mnie, klienta. Tam na tym banerze było napisano: chwalę moje ciasteczka. Jakaś firma produkująca ciasteczka, nie powiem która, pochwaliła się, że produkuje niezwykłe ciasteczka, które nie zawierają trucizny. Co to znaczy? To znaczy, było napisane: nasze ciasteczka nie zawierają tłuszczów utwardzonych, cukru rafinowanego, ulepszaczy, poprawiaczy, smakowaczy i jakichś innych aczy. Nasze ciasteczka są naturalne. Byłem tak zaszokowany, że przy następnej gospodzie przydrożnej zatrzymałem się, by zjeść obiad. Podszedł kelner, zamówiłem to i owo. I jak przyniósł mi zupę, to oczekiwałem, że on też zachwali swoją restaurację, swoją działalność i powie: oto zupa dla pana. Wspaniała zupa, jeszcze do niej nie naplułem. Kochani, wydaje mi się, że czasami nam się zdarza tak w życiu, że podchodzi chłopak do dziewczyny i mówi: zrozum, jak bardzo cię kocham, bo cię jeszcze nie zdradziłem. Lub dziewczyna mówi do chłopaka: ty wiesz, jak bardzo ja cię kocham, ja się jeszcze nie okradłam. Lub na przykład bank informuje cię, że jeszcze twoje pieniądze są w banku. Jeszcze ci wszystkich nie wyssali. Pobrali tylko tę opłatę za to, że oni twoimi pieniędzmi obracają. Kochani, jestem przekonany, że słuchając tego, powolutku dochodzisz do wniosku, że poświęciłeś czas na to, żebyś coś zrozumiał. A jak nie zrozumiałeś, to chciałbym ci powiedzieć: to cudownie, to znaczy, że po prostu nie zrobiłem ci krzywdy.